Cześć wszystkim. Z tej strony Krzysiek Wojewodzic. Tutaj widzę, że autorzy For Developers nawet ugładzili mój temat, który nazwałem początkowo jak nie schrzanić aplikacji mobilnej na wszystkie błędy, jakie możesz popełnić w aplikacji mobilnej, ale chodzi o tak naprawdę możliwe fuck-upy, jakie można popełnić i tak jak Anna wspomniała, będzie to sięgać mojego głębokiego doświadczenia jako właśnie człowieka, który te fuck-upy zbiera. A co jakby daje mi podstawę do tego, żeby opowiadać o fuck-upach? Współtworzyłem trzy aplikacje, które zebrały przynajmniej milion pobrań w Google Playu. Nawet mogę powiedzieć, że jedna z nich w sześciu krajach była numerem jeden w kategorii edukacja, bo były to głównie aplikacje edukacyjne. Potem zajmowałem się digitalizacją dla firmy BCG z Wielkiej Czwórki, czyli brałem dużą korporację, na przykład z branży budowlanej i starałem się im powiedzieć, co to jest digital i jak to w ogóle wdrożyć i że istnieje coś takiego jak mobile, a nie tylko SAP na desktopach. No i trzy lata temu zdecydowałem się założyć własną agencję Escola, która zajmuje się głównie aplikacjami mobilnymi. Jesteśmy takim 40-osobowym software house'em, liderem mobile'a w Polsce, tak przynajmniej wynika z badania, które przeprowadziliśmy na grupie pracowników naszej firmy. Powstaliśmy z połączenia kilku mniejszych marek, mniejszych software house'ów, co już, jak sobie wyobrażacie, daje niezłe pole do popisu właśnie do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli schrzaniania różnych standardów kodowania, różnych standardów zarządzania projektem. No i właśnie, dlaczego chciałem opowiedzieć Wam dzisiaj o tym, dlaczego, o fuck-upach, dlaczego i jak można schrzanić aplikacje mobilne. Bo większość tych prezentacji, które oglądam na For Developers jest takich, o, wdrożyliśmy jakiś nowy framework, skorzystaliśmy ze świetnej biblioteki, nie wiem, na ścieżce dla project managerów jest jakaś jeszcze ultra agile scrum metodologia, jeszcze bardziej optymalizująca procesy, jeszcze lepsza, jeszcze szybsza, jeszcze zajebistsza. I wszyscy jesteśmy tacy zajebiści, ale prawda jest taka, co wiecie jako deweloperzy, że czasami bywa różnie, czasami zdarza się, że coś nie idzie tak i co więcej, jak przychodzi co do czego, jak przychodzi do rozliczania projektów, to projekt skończony w 99%, który nie ma jednej, oczywiście najczęściej kluczowej funkcjonalności, zazwyczaj nie jest projektem skończonym, jest projektem po prostu schrzanionym. Dlatego chciałem dzisiaj troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Ale przejdźmy sprawę od początku, to znaczy jak wygląda taki idealny proces wdrażania projektu. To znaczy najpierw przychodzi klient, bądź jeśli jest to projekt wewnętrzny, który ma jakąś świetną ideę, doskonały pomysł. Oczywiście, w związku z tym, że pomysł jest doskonały, ale wymaga porozumienia się osób technicznych i nietechnicznych, przechodzimy do analizy i specyfikacji tego, co faktycznie ma być zrobione, do zrobienia listy funkcjonalności i wreszcie prototypowania tej aplikacji i projektowania graficznego. Kiedy już wszystkie te rzeczy z idei zostaną dokładnie rozpisane na aspekty funkcjonalne, technologiczne, dopiero wtedy przechodzimy do developmentu. I tu dzieją się zazwyczaj po drodze dwie rzeczy. Tak, mamy ścieżkę backendową, to co dzieje się na serwerze, to co dostarczane jest do aplikacji, jak i ścieżkę frontendową, w naszym wypadku jest to aplikacja mobilna. Po drodze oczywiście dzieją się cały czas zapewnienie jakości i testy, po co każdy sprint oczywiście dokładnie mamy testy funkcjonalne, mamy testy obciążeniowe i wszelkiego rodzaju inne metody zapewnienia jakości i po wszystkich testach końcowych przechodzimy do wdrożenia i kontroli tego rozwiązania, czyli mamy ten etap utrzymania, może trochę mniej ekscytujący, ale nie mniej ważny, aplikacja jest live, trzeba ją hostować, trzeba ją utrzymywać i rozwijać. Tak to wygląda oczywiście w praktyce. Zrzut, żeby nie było wątpliwości, że to wymyśliłem, pochodzi oczywiście ze strony escola.pl. Tak się sprzedajemy klientom. Dodatkowo oczywiście klient dostaje dedykowanego project managera, dostaje raporty o
pracy, kontakt z zespołem deweloperskim jest umożliwiony, oczywiście zazwyczaj za pośrednictwem project managera i oczywiście w tym wszystkim jesteśmy elastyczni w działaniu i w założeniach, ponieważ pracujemy w Scrumie. To wszystko dobrze wygląda. Prześledźmy teraz od początku kilka rzeczy, które mogą pójść nie tak, jeżeli chodzi o analizę i specyfikację. No więc przede wszystkim zacznijmy od tego, że klient najczęściej chce, żebyśmy oczywiście aplikację zrobili bardzo tanio, bardzo szybko i żeby zawierała ona wszystkie możliwe funkcjonalności. Edukowanie klientów w temacie MVP, w temacie, żeby zacząć od najważniejszej funkcjonalności, zawsze jest trudne, ponieważ najczęściej klienci są wizjonerzy. I kiedy używam słowa klient, to mam na myśli także klienta wewnętrznego. To znaczy, jeśli robimy produkt dla siebie, tak, bo część z Was jest deweloperami i tworzy produkt wewnątrz danej organizacji, czy może sami dla siebie, no to zawsze trudno jest wybrać tą esencję, co jest najważniejsze, czyli to stworzenie MVP. Natomiast coś, co jest praktycznie zawsze, to na etapie pierwszym mamy dość mało opisów, ponieważ jeszcze nie wiemy, z czym się zetkniemy. Zazwyczaj jest to robione po raz pierwszy, jest to innowacja. Więc mamy dość mało informacji, brak dokładnych opisów. Natomiast coś, co prawie zawsze jest, to jest punkt drugi, czyli umowa jest podpisana, terminy lecą, jakiś prezes czy jakiś project manager naciska duży przycisk start, jak w Formule 1 i chcemy zacząć dewelopować. Natomiast nie zawsze albo my chcemy edukować klienta, natomiast albo klient nie zawsze chce się edukować o tym, co tak naprawdę, jakie będą ograniczenia ze strony deweloperskiej. Jeden z takich najczęstszych błędów, i tu chcę podkreślić, jest brak porównania z innymi rozwiązaniami. Zauważcie, że prawie zawsze mamy możliwość sprawdzenia, jak inni to zrobili, tak? Ale najczęściej klient chce i nie ma co dyskutować, tak? Klient nasz pan, tak jak mówię, czy to klient wewnętrzny, czy zewnętrzny. I tu chcę powiedzieć, jak pytacie, skąd pochodzą te cytaty, 100% cytatów, jakie tutaj wykorzystuję w tej prezentacji, to są cytaty z takiej anonimowej ankiety, którą przeprowadziłem wśród deweloperów Escoli. I są to opisy sytuacji, które realnie się wydarzyły w czasie trwania naszych projektów. Druga rzecz to kwestia prototypowania. Tak? Prototypując nie wiemy jeszcze do końca, jak będzie wyglądała aplikacja, ale staramy się stworzyć jakieś założenia i tak jak mówię, obracamy się w kategorii czegoś, co zazwyczaj nikt do końca nie stworzył, a przynajmniej nie stworzył skutecznie. No więc co może się wydarzyć? Przede wszystkim bardzo często omijamy komunikację z klientem i robimy, co myślimy. My myślimy, że klient chce. Ponieważ klient bardzo często jest niebiznesowy, no więc trudno nam do końca wytłumaczyć, co jest możliwe, a co nie, więc zakładamy, że pewne rzeczy klient chce. Tutaj konkretny też cytat, czyli dochodzimy do problematycznych tematów typu dziwna rejestracja. Tutaj wspominam taką inspirację do tej prezentacji, czyli aplikację, którą robimy już 2,5 roku. Dodam, że zaplanowane było, żeby ona powstała w pół roku, dla jednego ze światowych instytucji finansowych. No więc powstała właśnie na etapie prototypowania dość dziwna rejestracja. Nie powstał wprawdzie żaden diagram. My zaznaczaliśmy, że to jest dziwny sposób i że warto byłoby to zrobić inaczej. No ale klient stwierdził, że procedury są właśnie takie, więc tak właśnie powinniśmy robić. Druga i trzecia rzecz, którą to powoduje, że zazwyczaj wybór na etapie prototypowania powoduje ciągłe zmiany w logice i na przykład, tak jesteśmy na tym etapie po 2,5 roku, ta dziwna rejestracja sprawia, że ciężko jest aplikacji przejść przez review w Apple. Druga rzecz, że trzeba ciągle było grzebać w logice tej aplikacji, żeby dostosować do tej, podkreślam, dziwnej rejestracji. A ponieważ jedno API, no to i aplikacja mobilna i webowa, więc oznaczało to ciągłą konieczność dostosowywania się do tej dziwnej rejestracji, do układu użytkowników i tak dalej. No ale jak już wspomniałem wcześniej, klient nasz pan.
Trzecia kwestia, no to startujemy z projektem, jesteśmy właśnie na starcie procesu deweloperskiego, więc kompletujemy zespół. I tutaj każdy z Was, kto prowadził jakieś zespoły deweloperskie, zetknął się z określeniem ławeczka albo anławeczka. Nie wiem, czy wiecie, ale szefowie software house'ów dzielą się informacjami, kto kogo potrzebuje, podnajmują sobie zespoły dużo bardziej niż, szczerze mówiąc, na początku o tym myślałem. Znaczy już nie mówię o zjawiskach jak tak zwany łańcuszek podwykonawców, gdzie firma A zleca firmie B, firma B zleca firmie C, firma C zleca firmie D, która wynajmuje jakichś freelancerów, bo akurat ma, i tak łańcuszek idzie aż do klienta głównego. Jak myślicie, czy może to oznaczać jakieś problemy? Nie, oczywiście, że nie. No więc tutaj mam taki też przykład. To już odbywał się maraton i do tego potrzebna była również aplikacja. Więc project manager stwierdził, dobra, nie mamy w tym momencie zasobów. Wszyscy deweloperzy są w tej chwili mocno obciążeni, więc trzeba znaleźć kilku deweloperów. Mam akurat świetnych ludzi. Mam zewnętrznych programistów, którzy nam tutaj uzupełnił zespół. Niestety ci zewnętrzni programiści polecani przez tego project managera okazali się nieskuteczni, nie mieli aż takiego doświadczenia akurat w tych technologiach, do której przecież została nasza firma wynajęta. Więc jedynym skutecznym rozwiązaniem było zastąpienie project managera i tak naprawdę zabranie tego rozwiązania i zrobienie pracy na nowo. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, no to tak zwany Agile i Scrum, metodyki prowadzenia projektów. To jest wszystko bardzo pięknie wygląda i świetnie brzmi w tej chwili we wszystkich prezentacjach, natomiast wielu programistów, jak i project managerów zapomina, że Agile i Scrum nie oznacza przygotowania solidnej dokumentacji i napisania wymagań biznesowych, wymagań funkcjonalnych i wymagań technologicznych, czegoś, co ja nazywam świętą trójcą, tak? Czyli ogromnym błędem jest założenie, że dopracujemy projekt po drodze, bo jesteśmy zwinni, bo będziemy zmieniać. Niektóre rzeczy, żeby zmienić po czasie, wymagają na tyle dużo pracy, że lepiej bardzo porządnie dopracować je już na wczesnym etapie. Więc tak bym tytułem podsumowania tą pierwszą część tutaj zakończył, że metodyki zwinne nie wyklucza bardzo solidnego podejścia do prototypowania i projektowania i co więcej, jak obserwuję, solidne zespoły deweloperskie biorą udział już na wczesnym etapie powstawania aplikacji, nie tylko w wycenie, nie tylko, że zagrają w planning pokera i estymują, ile zajmie stworzenie aplikacji, ale także doradzają już na wczesnym etapie, jakie rozwiązania są optymalne, a jakie nie. Jakie rozwiązania architektoniczne są optymalne, a jakie nie i jak to wpłynie na długość, na złożoność aplikacji. No i wreszcie dochodzimy do tego etapu, kiedy już zaczynamy development. Tak, wydawałoby się, już często nasze ręce po prostu palą się do pracy, żeby zacząć stukać w klawiaturę i po prostu palić palce na kodowaniu. Więc jeżeli już zaczynamy, no to oczywiście pojawia się kwestia terminów, czasu i oczywiście wszyscy wiemy, że czas to pieniądz i tu ilustruję to takim specyficznym przykładem, na pewno coś takiego Wam się zdarzyło, czyli aplikacja ma startować o konkretnej porze, konkretnego dnia, idziemy z Go Live i zaczynamy testy. Oczywiście w testach nigdy nie ma problemu, ponieważ testujemy na swoim środowisku, testujemy zazwyczaj na jakimś konkretnym serwerze. Natomiast nie zawsze tak jest. Czasami zdarza się, że dla jakichś rozwiązań stosujemy czas serwera, który jest zależny od lokalizacji. A jak wiecie, klienci nasi mogą być ze wszelkich lokalizacji. Tak? Czyli między innymi pamiętajcie, że jak już mówimy czas to pieniądz, nie polegajcie na czasie serwera, czy rozpoznawajcie, jaka jest strefa czasowa. W przypadku tego projektu kilka osób po prostu czekało, aż witryna będzie live, tylko po prostu w innej strefie czasowej i niestety ta strona nie uruchomiła się live. Także pamiętajmy, że oprócz tego, że projekt ma swoje założenia czasowe, to jeszcze są strefy czasowe.
No to wracamy do naszego diagramu. Tak, omówiliśmy sobie kwestię prototypowania, projektowania, developmentu. Teraz porozmawiajmy troszeczkę o temacie, jak zaczyna się tutaj ta najciekawsza warstwa, czyli frontendu, backendu, testowania, bo tutaj naprawdę zaczyna się ciekawie. No więc przede wszystkim mamy już na etapie prototypowania i projektowania bardzo fajnie przygotowaną dokumentację. Zazwyczaj znajdzie się to w Confluence czy w Jirze i zaczynamy sobie przydzielać zadania. No i mamy zawsze w projekcie paru mistrzów Jiry, którzy potrafią posługiwać się nią w sposób doskonały. Czyli mamy oczywiście stand-up, pada hasło. Za tydzień w piątek potrzebujemy środowiska produkcyjnego. Więc osoba A mówi, dobrze, zajmę się tym. Skoro mamy tydzień, no to ja się tym zajmę. I osoba A tworzy zadanie w Jirze. Natomiast teraz wydarza się dosyć niespodziewane. Zamiast zrobić to zadanie, przypisać je sobie, przypisuje je do zupełnie innej osoby. Nazwijmy ją osoby B. I odhacza siebie jako osobę, która wykonała zadanie. Oczywiście za 5.12 osoba B jest zaangażowana w inne zadania, no ale za 5.12, skoro wiemy, że klient oczekiwał i dał nam tydzień na start środowiska produkcyjnego, ostatecznie oczywiście rzucamy na pokład więcej osób, robi to osoba C, B i D, robią to trzy osoby, do czego przez ten tydzień zobowiązała się osoba A. Także przypisywanie zadań i odhaczanie, czy też przerzucanie, coś co ja nazywam akurat forward loop, czyli ty przypisujesz komuś zadanie, ktoś przypisuje jeszcze komuś, a ostatecznie ten jeszcze ktoś przypisuje z powrotem tobie zadanie. Tobie to samo zadanie, które ty przypisałeś komuś innemu. To jest coś, co mi się wydarzyło parę razy w życiu. Muszę przyznać, że jest to zawsze takie ciekawe doświadczenie i warto faktycznie trzymać się tego, co ustalamy na stand-upach. No a teraz przejdźmy do tego, co faktycznie działa, a co faktycznie nie działa. Tak? Wiemy, że ustalając pewne założenia technologiczne są pewne trudności. Kiedy bierzemy udział w przetargach publicznych, kiedy bierzemy udział w dużych zamówieniach, w dużej skali projektach, bardzo często mamy do czynienia z tym, że faktycznie ktoś usiadł, poświęcił na to nieraz kilka miesięcy, żeby napisać, co ta aplikacja ma robić. Natomiast jaka jest praktyka? Najczęściej osoba, która pisze te wymagania techniczne wobec aplikacji, nie zawsze zna wszystkie technologie, którymi będzie się posługiwać. Nie zawsze przeszła przez wszystkie problemy, które będziemy my przechodzić jako deweloperzy. Co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza, że może zostawić nam taki mały psikus, taki halloweenową niespodziankę, która brzmi, że będzie tam zapisane coś, co jest praktycznie nie do zrobienia, czyli nie będzie działać i koniec. Mam tu na myśli rozwiązania, które masowo teraz pojawiają się w przetargach w zakresie na przykład dostępności dla osób niepełnosprawnych, czyli WCAG, Web Consortium Accessibility Guidelines, teraz w wersji 2.1. Między innymi obecnie prowadzimy bardzo ciekawy projekt hipermultimedialnej gry, która zgodnie z założeniami musi być dostępna dla osób niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo. Oznacza to, że osoba posługująca się telefonem powinna móc grać w grę taką dosyć wysokiej interaktywności, nie widząc, co się dzieje na ekranie i lub nie słysząc, co się tam de facto wydarza. Bo do tego zmierzają te wyznaczniki. Czyli no osoba niewidoma może obsługiwać telefon gestami na telefonie lub głosem. Czy na przykład trzeba przygotować bardzo złożoną mapę tego, w jaki sposób przejść z punktu A do B, nie mając szczegółowych map, bo akurat takie nie zostały dostarczone. No więc porozmawiajmy o temacie, który jeszcze niedawno był dosyć modny, czyli temacie beaconów. Otóż wiadomo, jak działają beacony, umieszczamy
czujniki bluetoothowe w pomieszczeniu, dzięki któremu możemy wiedzieć, gdzie dana osoba poruszając się faktycznie się znajduje, najbliżej którego beacona, ponieważ mamy urządzenie z bluetoothem w kieszeni czy w ręce, które jest w stanie wskazywać, gdzie jesteśmy. Niestety z beaconami jest wiele problemów. Jeden chyba największy i podstawowy, że żeby one dobierały się do naszego bluetootha, po pierwsze musimy mieć go włączonego i musimy mieć autoryzację, żeby byle co łączyło się z naszym telefonem. Dlatego w tej chwili beacony korzystuje się bardzo rzadko. Po drugie, szczególnie mam tu na myśli telefony z iOS-em, które mocniej zabezpieczają nas od odpytywania przez zewnętrzne urządzenia. Ale po drugie, trzeba je optymalnie rozlokować, znaczy pomieszczenie musi być na tyle duże, aby faktycznie można było rozpoznać, gdzie dana osoba jest. Jeśli mamy faktycznie małe pomieszczenie, może się okazać, że na przykład fale beaconów będą się odbijać od różnych miejsc, może się okazać, że będą wskazywały inne miejsca i tak dalej. Więc w tym wypadku mieliśmy do czynienia z takim typowym przykładem, że ktoś miał świetny pomysł, być może usłyszał, że beacony to jest fajne rozwiązanie, bardzo chciał lokalizować te osoby, natomiast nie zawsze to jest możliwe. Tu chcę powiedzieć między innymi o czymś, co też jest dosyć modne w tej chwili w zakresie aplikacji mobilnych, czyli szerokie wykorzystanie PWA. Bardzo często mamy rozpisane w przetargach, że technologia mobilna jest dowolna, byleby dało się z tego stworzyć coś na kształt aplikacji mobilnej. No i tu pojawia się pytanie, czy PWA jest aplikacją mobilną. I ona faktycznie działa bardzo dobrze, daje dostęp do czujników, daje możliwość do żyroskopu, bluetootha, czytania QR-kodów, mikrofonu, pod warunkiem, że korzystamy z Chroma na Androidzie. Ewentualnie, chociaż dużo gorzej, z Chroma na Apple'u, co jest dosyć rzadkie, żeby akurat ludzie korzystali niedomyślnie z Safari, tylko z Chroma. No więc jest pytanie, czy działa, czy po prostu nie może działać, bo takie jest założenie. No i teraz absolutnie moja ulubiona część, czyli komunikacja backendu z frontendem. Czyli coś, co chyba najczęściej słyszę, prowadząc projekty, bądź też jakby raportując projekty do klienta, że często jest tak, albo my zajmujemy się i backendem, i frontendem w postaci aplikacji, albo klient wystawia jakieś API, nam dostarcza informacje, a my prezentujemy to w postaci aplikacji mobilnej. Problem jest wtedy, jeśli ten backend w ogóle nie działa, czyli najczęściej po prostu zwraca nam 500. I ten sam klient, który nam te 500 w cudzysłowie wysyła, który nie zwraca na odpowiednie zapytania do API informacji, mówi: aplikacja nie działa. Jak to jest? Aplikacja nie działa. No i trochę trudno dyskutować, no bo fakt, no aplikacja nie działa, natomiast trzeba wytłumaczyć klientowi, że jedną z kluczowych funkcjonalności jest to, żeby ta aplikacja skądś te informacje pobiera. No więc tutaj przejdźmy do takiego jednego z pięknych przykładów, bardzo naocznych, czyli wspomnianej aplikacji do maratonów. Jak się domyślacie, aplikacja do maratonów, geolokalizacja jest zbierana, tak? I w razie wypadku, biegnie tam kilkadziesiąt tysięcy osób, jest konieczna geolokalizacja, znalezienie, gdzie dana osoba potrzebuje pomocy. Ostatkiem sił, upadając, klika akurat telefon, mówi: pomocy. No więc bardzo przydatna funkcjonalność, no prawem dużych liczb, jeżeli startuje kilkadziesiąt tysięcy osób w maratonie, no to jedna, dwie osoby mogą zejść na zawał albo poważnie złapać kontuzję nogi, a że maraton jest duży, karetka nie zawsze jest na każdym kilometrze. No i faktycznie jak tworzymy tą aplikację, stworzyliśmy tą aplikację, no to nikt nie zgłasza uwag, no bo pojawia się przycisk, pojawia się informacja, pomoc już jedzie. No więc klient jest zadowolony. No wiadomo, że nie jest to funkcja, którą będziemy sprawdzać live, czy ktoś tam w pogotowiu dostaje informację, że pomoc już jedzie. Natomiast problem polegał na tym, że w tym miejscu nie było podpięte akurat API, więc informacja nie trafiała do dyspozytora. Czyli wszyscy mieli wrażenie, że wszystko pięknie idzie i działa, no bo zgłaszana jest
samej aplikacji pojawia się przecież informacja, że pomoc już jedzie. Gorzej, że tak naprawdę nie jedzie. No i tak się składa, że zresztą na jednym z kolejnych tych wydarzeń maratonu zdarzył się faktycznie wypadek śmiertelny, czyli ta aplikacja mogła mieć bardzo duże skutki. Natomiast w tym wypadku udało się zlokalizować ten błąd przed opublikowaniem aplikacji, znaleźć go, wyeliminować i faktycznie dopiąć ten odpowiedni endpoint, żeby można było aplikację, żeby wydawała odpowiednie dyspozycje do dyspozytorów. No dobra, to teraz jak już mówiliśmy między serwerem, między API i mobilką, to pomówmy o najciekawszej części, czyli implementacja testów, jak testować, na czym testować, tak żeby to działało, tak? Tu mówiliśmy, że fajnie aplikacja nam zwracała informację dobrą, testy działały na serwerze deweloperskim, natomiast przychodzi moment, że musimy się przestawić na produkcję. No i teraz jak testować na produkcji? Tutaj mam kolejny przykład. Otóż klient prowadził właśnie taką akcję promocyjną i użytkownicy dostawali taką jakby naklejkę, wirtualną naklejkę. No i jakby, przepraszam, nie wirtualną, właśnie realną. I telefon mógł odczytywać te naklejki. Natomiast jak domyślacie się, nie wszyscy użytkownicy w Polsce korzystają z najnowszej wersji iPhone'a czy tam jakiegoś Samsunga S10, czy jaki tam teraz jest najnowszy, czy jakiegoś Huawei P30. No i nie zawsze jest to idealny aparat. W związku z tym nie zawsze można idealnie zeskanować tą ulotkę. No a że chcieliśmy, żeby użytkownicy mogli z tego korzystać, żeby widzieć te naklejki, dostarczać odpowiedni materiał do przetworzenia obrazu, więc w jakiś sposób trzeba było zapewnić jakieś alternatywy na produkcji, gdyby nie zadziałał idealnie ten system. No więc jakby są dwie opcje. Albo nie implementować w ogóle testów, tak jak mamy tutaj tego sprytnego pana. Nie blokujmy sobie testów, jeżeli ich nie napiszemy. Albo możemy oczywiście przygotować jakieś obejścia, na przykład drugą wersję algorytmu, która będzie radziła sobie w zależności od warunków oświetleniowych, przełączać w zależności od konieczności. No i w tym wypadku tak stwierdziliśmy, że można przełączać na ten drugi algorytm, który będzie troszeczkę lepiej czytał uwagi do skanera. No. Oczywiście to zostało ostatecznie zaakceptowane, chociaż prawda jest taka, że oba nigdy nie działała prawidłowo. W efekcie dosyć łatwo można było odblokować wszystkie naklejki, odebrać ulotki bez konieczności skanowania tych wszystkich ulotek. I jeszcze raz wracamy do tematu, który mamy, czyli omówiliśmy ideę projektu, jak wszystko idzie pięknie, kiedy zaczyna się backend i frontend, mamy testy, mamy odbiór, mamy testy. Pamiętamy, że testy to nie jest tylko kwestia testowania na serwerze deweloperskim, ale też na produkcji. Jak to robić? Do tego dojdę za chwilę. No i mamy kwestię wdrożenia. Kwestię wdrożenia. I tu pojawia się problem skali. Wspominałem wam, że tworzyłem w swoim życiu kilka aplikacji, które miały powyżej 1 000 000 pobrań. Wszystko jest dobrze, jeżeli to jest aplikacja standalone, która nie pobiera niczego z waszych serwerów, ale nie oszukujmy się, takich aplikacji to jest może kilka procent. Większość aplikacji coś dociąga. I teraz pytanie po pierwsze, co dociąga? Czy jest tego dużo, czy mało? I druga rzecz, czy dociąga często? Czy dociąga, nie wiem, co 5 sekund, czy dociąga co 5 minut, czy dociąga raz na godzinę. I trzeci problem to jest kwestia, jak ciężkie jest to, co dociąga ta aplikacja z serwerów. Tak? Mógłbym tutaj też mówić o kwestii zasięgu, tak? Ponieważ niektóre aplikacje, które robiliśmy, korzysta się w terenie, w jakichś elementach industrialnych, czy na stacjach benzynowych. No i tam oczywiście występują problemy z zasięgiem, mogą wystąpić okazjonalne problemy z GPS-em, jeśli jest
wykorzystywane na przykład na hali produkcyjnej dana aplikacja. Więc wracając do problemu skali, przede wszystkim pytanie jest o to, jak często, jak dużo dociągacie. No i tutaj mamy konkretną historię. No więc mieliśmy relatywnie małą aplikację, która zapowiadała się właśnie, że będzie potrzeba wyłącznie małej skali tej aplikacji. No i będziemy wysyłać aplikację push za pośrednictwem serwera. To było uzgodnione z klientem. No i oczywiście mamy te identyfikatory urządzenia. Ten identyfikator przekazywany jest na serwer. Oczywiście ten serwer zapisuje te identyfikatory w bazie danych. No i tak naprawdę na pierwszym etapie była pełna dowolność, w jaki sposób to robić. No właśnie, i to czasami tak właśnie jest, że założenia są dobre, na mecie bywa różnie. Tak było i w tym momencie. Wybraliśmy po prostu trochę niewłaściwą metodę wysyłek push, czyli za pomocą krona na serwerze w jakimś tam interwale czasowym. Było to zrobione bezpiecznie, tak? Ponieważ kron został skonfigurowany tak, że wysyłał paczkę wiadomości co minutę, czyli mamy co 2 sekundy jedną wiadomość, dzięki temu serwer nie zapycha się, prawda? Wszystko jest dobrze, założenie, w którym mamy powiedzmy do 20 tysięcy wiadomości. Natomiast kiedy aplikacja rosła i rosła, bo takie były informacje od klienta i nagle okazało się, że trzeba wysyłać 50 tysięcy wiadomości do 50 tysięcy urządzeń, to już zajmuje 33 godziny, ponad dobę. A klient potrafił wysyłać 3 różne wiadomości, czyli mamy już 150 tysięcy wiadomości. Na domiar złego oczywiście to tak obciążało serwer, że ciężko było odpowiadać na inne rzeczy, na jakieś tam promocje, które się pojawiały w aplikacji, jak ludzie to odczytywali. Co więcej, jak to zwykle bywa, sukces potrafi pożerać własne dzieci, a cały czas aplikacja rosła dalej, no bo też pewne, pamiętajcie, to jest taka psychologiczna taka bariera, o której rzadko myślimy, że często te chwilowe problemy z aplikacją, to przeciążenie, ludzie podświadomie czują, że aplikacja jest fajna, że aplikacja chwilowo nie mam dostępu, to muszę próbować więcej. To jest, wiecie, trochę jak z dziewczyną, która odmawia nam pójścia na randkę, od razu budzi ona nasze większe zainteresowanie, podobnie z aplikacją, ta, która odmawia nam dostępu, zwraca nam właśnie te 500-ki, no to do pewnego stopnia oczywiście, do pewnego stopnia ona wzbudza zainteresowanie klientów, szczególnie jeśli ona na co dzień działa. Zauważcie, że jak, nie wiem, w zeszłym miesiącu mieliśmy godzinną czy półtora godzinną awarię Gmaila, no to ludzie jakby tym bardziej doceniają, a w końcu mają tego Gmaila. Tak jak podkreślam, oczywiście to jest do pewnego etapu. No i tu chcę powiedzieć, oczywiście ten problem rozwiązaliśmy, skonfigurowaliśmy, przepisaliśmy tam ten backend troszeczkę inaczej. Skróciło się to z tej doby do niecałych 5 minut. Pewnie domyślacie się, w jaki sposób to zrobiliśmy, a jeśli nie, to będzie taka właśnie mała zagadka, taki mały konkurs. Możecie teraz w komentarzu wpisać, w jaki sposób przepisaliśmy ten backend, żeby to było wysyłane w sposób poprawny, tak? Myślę, że osoby na ścieżce mobile bez problemu będą miały tutaj odpowiedzieć. No i tak tytułem trochę podsumowania, jakby co, jakie wnioski można z tego wyciągnąć, tak? Po pierwsze, no jakby tak naprawdę praca dewelopera to jest ciąg fuck-upów, tak? To jest ciąg jakichś wydarzeń, które nas zaskakują. Jeśli robimy skomplikowane aplikacje, bo oczywiście jeżeli robimy tylko copy-paste poprzedniego kodu, mamy doświadczenie seniorskie, czy przynajmniej zrobiliśmy 2-3 aplikacje, no to kopiujemy kawałki kodu, kopiujemy pewne rozwiązania, wszystko jest proste. Natomiast jeżeli tworzymy coś innowacyjnego, nie wiem, jakieś właśnie skanowanie naklejek, jakieś uczenie maszynowe, jeżeli tworzymy jakieś rozwiązania o dużym zapotrzebowaniu na nowe rozwiązania architektoniczne, których nikt wcześniej nie robił, i to sprawdziliśmy, to fuck-upy się będą zdarzać. I to fuck-upy na wszelkim polu. Tutaj też ilustracja ciekawej aplikacji, którą niewiele brakło, abyśmy robili. Czyli aplikacja, która w sumie nie wiem, co miała robić, miała jakieś tam ciekawe założenia, ale aplikacja, która przede wszystkim cierpiała na jeden taki problem, czyli
nie miała klientów. I pamiętajcie, że niezależnie jak szalony jest wasz pomysł czy pomysł klienta, na koniec końców ważne jest, że śmiejemy się czy się nie śmiejemy, ważne, żeby aplikacja miała po prostu bardzo dużo klientów, nawet jeżeli wydaje nam się dziwna, jeżeli jest w stanie uciągnąć ruch. I to decyduje o jej sukcesie. A co jeśli sukcesu nie ma i pojawia nam się kryzys? Jak nim zarządzać? Tak? Jak sprawić, żeby wyjść cało z takiej sytuacji, która się pojawia? No, pierwszy taki podstawowy właśnie metoda, którą często stosują szczególnie właściciele dużych firm, korporacje, to jest próba niezauważenia problemu. Niestety to się czasem nam udziela jako deweloperom, ponieważ, no cóż, właśnie tak jak wspomnieliśmy przy testach, jeżeli nie zaimplementuję testów, no to nie widzę problemów, no bo testów nie ma. Jeżeli, nie wiem, nie sprawdzę, nie robię odpowiednich testów jednostkowych per funkcjonalność albo nie zrobię testów obciążeniowych, to pewnie aplikacja będzie wydawała się, że działa. Natomiast to oczywiście ma bardzo krótki okres trwałości, takie podejście, bo jeżeli chcemy robić zaawansowane aplikacje, złożone, to nigdy nie będzie działało. Jeżeli już na początku nie zasugerujemy klientowi odpowiednich rozwiązań, to będziemy brnąć w złe rozwiązania, będziemy się męczyć. I tutaj mamy mniej więcej tego ilustrację w przypadku mBanku, mBanku, który był na tyle odważny, że zmienił swoje logo przez chwilę nawet na tą słynną wiadomość produkcyjną testową. Tu bym chciał się chwilę zatrzymać na przykładzie mBanku, bo to jest bardzo ciekawy jakby przykład zarządzania. Po pierwsze, zauważcie, że oni dość szybko zauważyli, że mają faka. Znaczy jakby widzieli ze zwrotów, co się dzieje, sami zostali dostawać te informacje i jak prowadziłem rozmowę z osobami, które odpowiadały za to, co tam, jak to było zarządzane, za to zarządzanie kryzysem, oni mieli już wcześniej przygotowane procedury na różne fuck-upy, ponieważ danego fuck-upu nie dało się przewidzieć, ale to, że w ogóle wystąpi fuck-up, no można przewidzieć, bo on zawsze się wydarza, czy to jest aplikacja bankowa, czy to jest jakaś industrialna, czy to jest aplikacja, nie wiem, lojalnościowa, retailowa, paliwowa, co chcecie, zawsze wydarzy się jakiś fuck-up i trzeba mieć przygotowane procedury na odbieranie fuck-upu zarówno w małej skali, czy nie wiem, wystarczy zgłoś błąd, a druga rzecz w dużej skali, jeżeli naprawdę aplikacja nam się sypie, a dla wielu osób jest ona krytyczna. Tu mogę podać przykład jednej z dużych aplikacji, którą serwujemy od dłuższego czasu i tam ze względu właśnie na złożoność korporacyjną bardzo długo nie było zgody na korzystanie na podpięcie z Crashlytics'a. Czyli, no pewnie wiecie, narzędzie, które zbiera nam informacje o crashach w aplikacji, po prostu no, dział bezpieczeństwa, co jest typowe, nie wiem, dla dużych instytucji bankowych, korporacyjnych, nie chciał się zgodzić na to, żeby zbierać takie informacje, że one mogą stanowić jakieś naruszenie zasad, czy RODO, czy jakieś tam inne powody. No więc przy każdym razie, gdy ktoś miał błąd, no to oczywiście wyżywał się na aplikacji na App Store czy na Google Store i po prostu informował innych użytkowników, nie korzystajcie z tej aplikacji, ona ma fuck-upy. Więc bardzo ważną zasadą jest to, żeby zbierać ten feedback w sposób wewnętrzny. Ale wróćmy do tematu mBanku. Oni już wiedzieli, że fuck-up nie jest poważny. To też trzeba umieć rozróżnić, to znaczy małe fuck-upy i wielkie fuck-upy. To, że użytkownicy dostali wiadomość testową o dziwnej treści, nie jest niczym strasznym. Żadne dane nie wyciekły, nikt nie stracił pieniędzy, ludzie po prostu zaczęli sobie to wysyłać i sami traktowali to jako humoreskę. Mało który użytkownik mBanku się obraził, że dostał jakieś przypomnienie. Co więcej,
ludzie zaczęli zwracać uwagę na te pusze, ci, którzy je faktycznie otrzymują. Tak? Więc jakby stała się większa świadomość tego, czym jest wiadomość push, kiedy przychodzi. I oni tym zarządzili, wiedząc, że właśnie nic poważnego się nie stało. Oczywiście ta część miała poważniejsze potem następstwa i to też jest ciekawy epilog tej historii banku, ponieważ niedługo potem była druga historia, gdzie faktycznie mBank przy logowaniu logował na jakieś złe ID-ki klientów i ty mogłeś się zalogować osoba A na osobę B przez pomyłkę, podglądać środki, nie wiem, czy mogła wykonywać operacje. W każdym razie to, że oni tak dobrze zarządzili tym fuck-upem, to, że tak dobrze wytłumaczyli wszystkim, że nic się nie stało tak naprawdę, że są pogodzeni z tym, zarządzili tym, to sprawiło, że kiedy nastąpił u nich kolejny fuck-up, ludzie nie byli aż tak cięci na nich. Powiedzieli, że fuck-upy po prostu się zdarzają i oni też starali się obsłużyć to komunikacyjnie, pytałem ich, odpowiedzieli każdemu, kto do nich napisał, czy na Facebooku, czy mailem, każdemu, oczywiście nie natychmiast, no bo nie mogli nagle 200 osób zatrudnić w ciągu godziny, ale starali się każdemu w ciągu kilku dni odpowiedzieć, starali się zarządzić tym ogólną komunikacją, PR-em. Też jakby podkreślali, że PR wtedy trzeba prowadzić bardzo mądrze, dlatego że no, nagłaśnianie takich spraw sprawia, że jeszcze więcej osób się loguje do serwisu i pamiętajmy, że no, zwiększona liczba logowania no, to też jest obciążenie na serwerze, które wyrzuca nam z naszej aplikacji. Także podstawa to dobre zarządzanie fuck-up, umiejętność zareagowania na to. Też wspomniałem o każdym z tych tutaj historii, która się wydarzyła. Praktycznie w każdej udało nam się bardzo szybko, oczywiście opowiadałem tutaj w kontekście tego, że te problemy, które się tutaj wydarzyły, wydarzyły się, natomiast każdym z nich staraliśmy się zarządzić i zawsze wszyscy jesteśmy koniec końców ludźmi i im bardziej jesteśmy doświadczonym programistą, architektem, project managerem, tym częściej jesteśmy w stanie pewne rzeczy przewidywać. Dlatego bardzo zalecam, żeby po popełnieniu jakichś błędów, a im większy błąd, tym większa nauka, zorganizować sobie jakąś retrospekcję, zorganizować sobie pogadankę, zastanowić się, co można by było zrobić inaczej, jakich błędów unikniemy w przyszłości, czym zarządzimy w przyszłości, w jaki sposób właśnie uniknąć, nie wiem, właśnie forwardu tych zadań na Jirze, w jaki sposób rozwiązać konkretne problemy techniczne i temu właśnie akurat sprzyjają retrospekcje, temu sprzyjają właśnie różne takie okresowe rozmowy, które powinny się wydarzyć z pewnym oddechem, to znaczy nie powinniśmy od razu siadać do tego i starać się wyjaśniać na gorąco, tak, na stand-upie, na daily się kłócić, czyja to wina, przerzucać się odpowiedzialnością, tylko dążyć wspólnie do rozwiązania problemu. No oczywiście jako już prezentacja jest humorystyczna, no więc jakby humorystycznie podkreślam, że pamiętajcie, że ostatecznie problemy są problemem szefa, a nie programisty, tak? Ostatecznie bycie deweloperem ma ten deweloper ma zazwyczaj ten komfort, że w ostateczności dostanie reprymendę, do ostateczności będzie miał ciężką rozmowę, która może oczywiście zakończyć się jakimś zwolnieniem, ale koniec końców, jeżeli wywalił się duży system, to prawie zawsze nie jest twój problem, tylko problem twojego szefa, czy szefa twojego szefa i to on będzie się spowiadał z tego, co się wydarzyło. Dlatego akurat uważam, że nie przypadkiem część osób, które nawet mają kompetencje liderskie, mają kompetencje do tego, żeby przewodzić zespołem, czy zarządzać jakąś złożoną technologią, wybierają komfort bycia programistą, komfort tego, żeby skupić się na kodzie, skupić się na technologii, a nie skupiać się na tłumaczeniu się z ewentualnych problemów i to często nie swoich, bo pamiętajmy, że im większy projekt, tym częściej tłumaczymy się nie ze swoich problemów przed klientem, a wcześniej przed szefem. Na koniec zapraszam Was do słuchania Escola Mobile. Tam mieliśmy odcinek o fuck-upie z mBanku, ale tak naprawdę opowiadamy i o sukcesach, i o porażkach w mobilu. Prowadzimy ten podcast z Jędrzejem Paulusem, profesjonalnym podcasterem, ale zapraszam masę gości, bo u nas wielu product ownerów właśnie dużych aplikacji,
typu CCC, Żabka, jak i osoby zajmujące się profesjonalnie technologią typu sztuczna inteligencja, bo rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji w mobilu. Także zapraszam Was do słuchania Escola Mobile. Dzięki serdeczne. Jak macie jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć.